Okręgowa Rada Lekarska w Gorzowie wystosowała do marszałka województwa lubuskiego pismo, w którym apeluje o zmiany personalne w zarządzie gorzowskiego szpitala. Zdaniem rady kierujący lecznicą utracili zdolność do skutecznego zarządzania placówką. Innego zdania są pracujący w szpitalu lekarze. Jestem trochę zdziwiona, bo izby lekarskie mają trochę inną rolę niż szpital, więc jeżeli mówimy o jakiejś sytuacji personalnej, to chyba izby lekarskie powinny wspierać szpital. A ja swoją kadrę mam i myślę, że rozpoczniemy niedługo leczenie. I to będzie zdecydowanie duży plus dla tego ośrodka i duży krok w rozwoju i w działaniu tego szpitala. Mnie to pismo całkowicie zaskoczyło. Uważam, że to jest w ogóle chyba wielkie nieporozumienie. Ja pracuję 5. rok w tym szpitalu, obserwuję wiele zmian, dużo zmian nowych sprzętów, technologii udało mi się wprowadzić teraz do tego zarządu. Między innymi robimy cytometrię przepływową, która nigdy w województwie tutaj nie była wykonana. Robimy zabiegi na separatorach, czyli leukaferezy, plazmaferezy, które w szpitalu nikt nigdy nie robił. Dodatkowo rozwijamy się naukowo, więc no, dla mnie to jest duże zaskoczenie. Okręgowa Rada Lekarska argumentuje, że działania zarządu doprowadziły m.in. do kłopotów na oddziale chirurgii i w zakładzie radiologii. Ze względu na brak specjalistów pacjenci mieli utrudniony dostęp do badań i zabiegów. Problemem całego lubuskiego jest niedobór kadr. Lekarzy, specjalistów w tym regionie nie kształciło się od lat ze względu na to chociażby, że ten szpital był zawsze najbardziej zadłużony. Zdolni, ambitni starali się stąd odpłynąć gdzieś do ośrodków rozwijających się i mamy w taką sytuację, że szpital w tej chwili musi posiłkować się specjalistami z zewnątrz. No ja jestem specjalistą, który przyjechał tak samo z ościennego województwa, gdyż tutaj po prostu tych specjalistów nie było. 2 tygodnie temu odbyło się zgromadzenie wspólników wielospecjalistycznego szpitala wojewódzkiego w Gorzowie. Podczas tego spotkania pozytywnie oceniono zarządzanie placówką.